Dzisiejszy czas łaski jest o poczuciu bezpieczeństwa, jakie ma dziecko. Dziecko nie płacze za bardzo, jak jest najedzone, ciepło mu jest. Oczywiście matki lepiej to powiedzą, za wiele doświadczenia w tej kwestii nie mam. Natomiast poczucie bezpieczeństwa, właśnie o tym jest dzisiaj czas łaski, o tym, że każdy z nas jest dzieckiem. Tak widzimy tutaj świętego Feliksa, który miał łaskę trzymania w ręku dzieciątka Jezus, tak jak święty Antoni, być może inni święci. I teraz nasza refleksja nad naszym dzieciństwem, też refleksja rodziców nad dzieciństwem swoich dzieci, płynie właśnie w tym kierunku. Czy po pierwsze my jako dzieci czuliśmy się bezpiecznie? Jak to zobaczyć, czy czuliśmy się bezpiecznie? Po tym, czy jesteśmy ludźmi zalęknionymi, czy nie? Czy boimy się wszystkiego i wszystkich? Czy no, tak strasznie się nie boimy? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy twoje dziecko właśnie widzisz na jego ustach uśmiech, radość, czy ciągle jakiś taki jakiś niepokój? I bracia i siostry, stańmy w prawdzie. Każdy z nas niech stanie w prawdzie i zobaczy jeszcze raz swoje dzieciństwo. Jakby cofnijmy się. Niektórzy mówią, dlaczego tak ciągle do tego dzieciństwa wracać? Dlaczego? Po co to te dzieciństwo tak wałkować? Ja się tak wałkuje, wałkuje. Po co to? Wałkuje się po to, aby się wszystko ładnie zagoiło, uzdrowiło. Bo ktoś powie, ale ja nic teraz nie odczuwam, jakiegoś, nie wiem, przykrości, nic teraz nie czuję, jak myślę o moim dzieciństwie. Tak może być. Bo rany mogły się zagoić, ale złamania mogły się źle zrosnąć. I tutaj jakby jakieś takie dziury z dzieciństwa, braki, to są jakby takie złamania. I te złamania mogą się źle zrosnąć. I to, że ty nie odczuwasz teraz żadnego jakiegoś gniewu na rodziców, smutku, nie odczuwasz nic negatywnego, to nie oznacza, że gdzieś jakieś negatywne elementy dzieciństwa nie mają wpływu na ciebie. I tak jak gdzieś już nawet na czasie łaski mówiliśmy kilkakrotnie, że zranienia mogą być przez złe słowo, złe zachowanie, które jak takie sztylety ugodziły dziecko, ale zranienie równie silne, a może nawet silniejsze, jest przez takie zaduszenie. Kiedy mama tak dziecko kocha, że go po prostu nigdzie nie jest w stanie wypuścić. Gdzie po prostu dziecko jest dla mamy wszystkim. Nawet Bóg nie jest wszystkim. Dziecko jest wszystkim. I wtedy dziecko dusi się z nadmiaru miłości. Ono jest po prostu, ma mdłość do miłości. Mdłość. Jak niektóre dzieci mają głód, gdzieś to widać później. Tak samo niektórzy mają dość tego. I bracia i siostry, a jak to jest u ciebie? Jak wspominasz swoje dzieciństwo? Idziemy teraz do tego naszego dzieciństwa z Bożą łaską, z Bożą mocą. Jakby Pan Jezus zmartwychwstały wchodzi w nasze dzieciństwo po to, by to uzdrawiać. Dzisiejszy patron, święty Feliks, pierwszy święty naszego zakonu kapucynów, to jest właśnie ktoś, kto jest nazywany patronem dzieci. I jakby jest wiele różnych takich podań historycznych, obserwatorów, jakiś Feliks był. Był nazywany brat Teogracjas. Teogracjas, czyli Bogu dzięki. Jakby gdzieś pierwszy rys świętego Feliksa to człowiek za wszystko wdzięczny. Człowiek, który za wszystko dziękuje. I za dobro, i za zło. Bogu dzięki, Bogu dzięki. Pan coś dał, Pan zabrał. Bogu dzięki. Jakaś taka wolność. Człowiek, który żyje wdzięcznością, jest jakoś tak wewnętrznie wolny. Jeżeli żyję wdzięcznością, to jestem wolny. Nie jestem człowiekiem uwiązanym. Jestem wolnym. Czyli potrafię obfitować, potrafię przeżywać brak. Jestem wolny. Drugi rys świętości świętego Feliksa to
posiąść miłość Jezusa. On dzieci uczył takie pioseneczki. Nie wiem, jak on to śpiewał, ale słowa zanotowano takie. O Jezu, Jezu, który Maryi jesteś synem, kto Cię posiadł, jakże wielkim cieszy się dobrem. Jezu, Jezu, pochwyć moje serce i nie oddawaj mi go więcej. Jezu, Jezu, pochwyć moje serce i nie oddawaj mi go więcej. Święty Augustyn powiedział, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I tutaj, bracia i siostry, czy mamy takie doświadczenie wiary? Każdy z nas tu obecny. Czy masz takie doświadczenie wiary, że jesteś człowiekiem wewnętrznie spokojnym? I tutaj takie od razu odniesienie do tego, co się działo przed czasem łaski. Strzelił nam mikrofon. No i szukamy brata Jarka, zakrystianina. Tu nie ma go, tu nie ma go. Na ogród nie ma go. Gdzie jest? Trzeba mikrofon naprawić. Za chwilę czas łaski się nam zaczyna. Tutaj chcieliśmy wcześniej zacząć, żeby pośpiewać trochę, tak się rozmodlić, rozgrzać serce. A tu mikrofon strzelił. No i już człowieka zaciska coś. No tutaj ma być czas łaski o poczuciu bezpieczeństwa, radości. Tekst świętej Urszuli Leduchowskiej o radości. A tu człowieka już coś tam się dzieje, zmraża. I pomyślałem sobie, że czasem nam by się lepiej żyło, gdyby nie było denerwujących sytuacji. Nie? I lepiej by nam się modliło, przychodzimy do kościoła, akurat nikt nas nie zdenerwował. No to co my dla Pana Jezusa nie jesteśmy w stanie zrobić? I męczeńską śmierć ponieść. Ale jak jesteśmy zdenerwowani, no to się ani się skupić, ani wysiedzieć w ławce. Wszystko nas irytuje, ktoś kaszle, jakieś dziecko tam gada, nie można je uciszyć. Wszystko denerwuje. I uświadomiłem sobie coś takiego. No Boże drogi, Ty jesteś większy niż to wszystko. Ty jesteś większy nawet niż ten mój ścisk teraz taki. Ty jesteś po prostu większy. I chyba o to chodzi, żebyśmy nawet w tych naszych takich ściskach, kiedy coś nas ściska, bo zdenerwowanie to jest taki, jakiś taki zacisk. Po prostu schładzamy się, oddech słabnie i już jesteśmy gotowi do walki, nie? Już tam jakieś słówko, cokolwiek. I świadomość, Boże, Ty jesteś większy niż to. I to jest chyba takie doświadczenie Boga Ojca, że dla Niego nie ma problemu przeprowadzić nas nawet przez no, taki stan. Przecież, no, każdy z nas ma mnóstwo różnych sytuacji, które nas ściskają. Nie? W małżeństwach, z dziećmi, w pracy, z sobą sam, z swoją moralnością, z grzechów, z których chcielibyśmy się już wyzwolić, a na razie nie jesteśmy z nich wyzwoleni. Jest wiele rzeczy, które nas po prostu ściska. I dzisiejszy wieczór ma dać nam właśnie taką łaskę. Właśnie takie głębokie przeświadczenie, że Boże, Ty jesteś większy niż to. To, co się ze mną teraz dzieje. Jesteś większy. Jestem w Twoich rękach. Ufam Tobie i w tym. Felix kiedyś do pewnej kobiety powiedział: nie dajecie tak chętnie serca Chrystusowi, ponieważ oddałyście wasze serce mężowi i dzieciom. Jeszcze raz przeczytam, jakby ktoś się teraz rozproszył. To jeszcze raz, uwaga, koncentrujemy się. Nie dajecie tak chętnie serca Chrystusowi, ponieważ oddałyście wasze serce mężowi i dzieciom. Mówi się kochać Boga w drugim człowieku. Okej, okay. Bóg też jest osobą. Bóg też jest osobą. I Felix tutaj zwraca uwagę tej kobiecie, że ona ubóstwiła męża i dzieci, a Bóg jest gdzieś tam na trzecim miejscu. I Felix zwraca jej uwagę, że Bóg ma być na pierwszym miejscu. A wtedy mąż jest jeszcze ważniejszy niż wcześniej. W Bogu jeszcze bliżej jesteśmy drugiego człowieka. Jeszcze bliżej. Jeżeli ktoś mówi, że... Jeżeli mówię ja, że kocham Boga, a wkurzają mnie ludzie,
Znaczy, że w jakimś sensie Bóg mnie też wkurza. Dalsza kwestia dotycząca Feliksa to największą mądrością jest mądrość krzyża. Kiedyś był w domu pewnego prawnika i w pewnym pokoju widzi regały z książkami, mnóstwo różnych mądrych ksiąg i gdzieś tam krzyż znalazł. I powiedział tak: Feliks, widzicie wszystkie te książki? One są napisane po to, aby zrozumieć to. I wskazał na krzyż. Czyli wszystkie książki o różnych mądrościach są napisane po to, aby zrozumieć tę jedną księgę. Święty Bonaventura, nasz wielki franciszkanin, mówił, że najważniejszą księgą, którą cały czas kontempluje, to jest księga krzyża. Miłość w wymiarze krzyża. Do strapionych Feliks mówił, żeby przylgnęli do krzyża Pana Jezusa, żeby nie tyle wykrzykiwali Bogu, jak to zły jest świat, złe jest życie, że za co mnie Bóg tak pokarał, nie wiem, mężem, żoną, takimi dziećmi, chorobą, może nieuleczalną, co ja takiego zrobiłem, nie tyle biadolić, narzekać, nie pytać dlaczego, bo można się nie dowiedzieć dlaczego, tylko przylgnąć do Boga, do krzyża Pańskiego i stąd czerpać pociechę. Feliks też zachęcał do modlitwy ustawicznej. Co to takiego? To taka stała pamięć na Boga, przeżywanie wszystkiego w Bogu. Takie jakby cały czas takie online z Bogiem. Nie? Takie człowiek działa tutaj tego, a cały czas jest jakby takie serce z sercem, na okrągło. I to nie chodzi o umysł, że ja teraz muszę jakieś modlitewki odmawiać. Ja jestem w pracy. Ja jestem gdzieś z moimi bliskimi. Ale sercem jestem w Bogu cały czas. I z nimi jestem w Bogu. I tego chyba święty Feliks chce nas dzisiaj uczyć. Serce w niebie. Uścisnąć krzyż. Jeszcze takie jedna historia. Święty Feliks przyjaźnił się z wieloma świętymi. Najbardziej ze świętym Filipem Nereuszem. Też kilka dni temu wspominaliśmy świętego Filipa Nereusza. I jest takie nauczny świadek, podał taką historyjkę. Prawdziwą, bo to było przy procesie kanonizacyjnym. Padało i ulica była błotnista. Spotkali się błogosławiony Filip i brat Feliks. Filip powiedział: o bracie Feliksie, ja jadę wierzchem na tym mule. Co o tym sądzisz? Brat Feliks odpowiedział: mnie się wydaje, że widzę osła jadącego na mule. Odpowiada Filip: a toś mi dołożył. Odrzekł Filip. A brat Feliks powiedział mu: miej i ty cierpliwość dla mnie. Dystans do siebie. Nie być przewrażliwionym na swoim punkcie. Dać komuś czasem pożartować o sobie. To jest gdzieś świętość. Jeżeli ktoś jest przewrażliwiony na swoim punkcie, jeżeli ja jestem przewrażliwiony na swoim punkcie, to ta moja pobożność, wiedza, no, jakby dystans troszeczkę do siebie. Tego nas też uczy dzisiaj Feliks. Bracia i siostry, to poczucie bezpieczeństwa, to poczucie bycia dzieckiem przy Bogu. Czyż tego nam tak bardzo nie potrzeba? Czy to nie jest jakby ta perła, którą chcielibyśmy wykopać, gdzieś znaleźć i ją mieć przy sercu? Gdy sami. I to jest ta łaska, o którą prośmy, żebyśmy każdy z nas miał takie doświadczenie, że gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, jak bardzo bym nie upadł, jak bardzo by mnie ktoś nie skrzywdził, jak bardzo bym ja kogoś nie skrzywdził i mam poczucie winy, że zrobiłem komuś ogromną przykrość i że może ktoś komuś ciężko mi przebaczyć. Może sam zrobiłem taką głupotę, że ciężko mnie sobie przebaczyć. Jak mam coś takiego zrobić? Że mimo nawet takich najgorszych rzeczy nie zmienia to miłości Boga do mnie, że Bóg mnie kocha. I to jest jakby początek kerygmatu chrześcijańskiego,
a jakże ciągle gdzieś lekcja nieodrobiona. Cały czas mimowolnie gdzieś próbujemy swój nastrój tylko budować, a jak mamy zły nastrój, no to się nie modlimy, już tutaj oddalamy się od Boga. I właśnie to doświadczenie jest nam ważne, że jest w ręku Boga bycie dzieckiem. I dzisiaj niech święty Ludwik też nam to wyprasza. Święty Felix. Prośmy dzisiaj świętego Feliksa. Ja bardzo zapraszam każdego z nas, abyście w swojej duszy, kiedy będą chwile, na przykład gdzieś tam coś, lekko muzyczka, to żebyście dialogowali z Bogiem w duszy twojej. Rozmawiaj z Bogiem. Nie bądź takim biernym obserwatorem, a czerpie nastrój. Co to znaczy na modlitwie być takim tylko obserwatorem? Dialoguj z Bogiem. Zacznij mówić do Boga. Zacznij do Boga mówić w twoim sercu, Panie Boże. Boże, jesteś moim Ojcem. Jesteś moim Ojcem. Czułym Ojcem. Nie ufam sobie. Ufam Tobie. Ja jestem słaby. Życie ukształtowało mnie tak, a nie inaczej. Boże Ojcze, przy Tobie czuję się dobrze. Przy Tobie jest mi dobrze. I nie boję się iść tu, tam. Gdzie bym poszedł, gdzie by Ciebie nie było, Boże? Czy jest jakieś miejsce, gdzie by Ciebie nie było, zanim ja tam pójdę? Ta dzisiejsza Ewangelia właśnie o tym zbytnim troskaniu się o wszystko. Człowiek ciągle zamartwiony. A jak będzie, co to będzie? Nie wiesz, jak będzie. Nie wiesz, co to będzie. Dzisiaj czujmy się zaproszeni do prostowania ścieżek swojego życia. Abyśmy Bogu nie komplikowali. Abyśmy nie poddawali się takim jakimś targającym nami myślom. Żebyśmy jakby wypowiadali sprzeciw. Nie. Nie będzie chaos rządził w moim umyśle. Nie będzie jakiś lęk rządził mną. Boże Ojcze, Ty jesteś moim Ojcem. Tobie ufam. I zachęcam nas, aby właśnie ten nasz czas łaski, aby był też taką Twoją modlitwą do Boga Ojca. Przy Bogu Ojcu czujemy się bezpiecznie. Przy Matce Bożej czujemy się bezpiecznie. Dlatego jakby niech to nas się otworzy. Niech odblokuje się w nas dziecko. Abyśmy modlili się jak dziecko, pełni zaufania. Zostawili to wszystko, co nam nie wychodzi na chwilę, co nas kłopocze. Abyśmy sercem naszym dotknęli serca Boga i poczuli się dzieci w ramionach Boga Ojca.